zawodnik, który według mnie... Czekaj, powiedzieliśmy, o kim mowa. To jest Rafał Wolski. To jest zawodnik, którego według mnie właśnie brakowało Legii. Być może jeszcze nie jest to zawodnik, który w każdym spotkaniu będzie grał i będzie najlepszym zawodnikiem, ale jestem przekonany, że w bardzo krótkiej perspektywie może być wyróżniającym się zawodnikiem nie tylko w Legii, ale też w reprezentacji Polski. Tu widzimy, jak często on podejmuje słuszne decyzje. Czy to zagrać na jeden kontakt, czy nawet przepuścić piłkę do lepiej ustawionego zawodnika. To jest naprawdę coś rzadko spotykanego w takim wieku. Teraz zobaczmy jego akcję indywidualną w tak małym, na takiej małej przestrzeni. To się w Polsce rzadko zdarza. Nie ma Polaków takich. Ja nie przypominam sobie, a nie 19-latków. Naprawdę przyjemnie się ogląda go. Ja pamiętam mecz z Widzewem w Pucharze przed kilku tygodni, gdzie on strzeli bramkę, gdzie naprawdę grał świetnie. Ja się dziwię, że tak rzadko gra. O, tak powiem szczerze i powiem szczerze, że myślę, że trener Smuda powinien się zastanowić, czy nie warto go wziąć do tej szerokiej kadry 23 zawodników na Mistrzostwa Europy, bo on i Żyro to są zawodnicy, którzy są przyszłością nie tylko Legii, ale polskiej reprezentacji. Jeżeli się będą rozwijać tak, jak się rozwijają, to świetnie. A ciekawy co na ten temat sądzi dyrektor o tym powołaniu do kadry na Euro. Czy to nie byłoby za szybko dla takiego młodego chłopaka? W podtekście jakaś ewentualna sodówka? No tutaj nie, myślę, że to są... Ci dwaj chłopcy, oni są, pamiętajmy, oni są wychowankami Akademii, oni są prowadzeni od małego i nastawieni na sukces, a przede wszystkim na radzenie sobie ze stresem. I myślę, że tutaj jest ten plus. A to kto ich na to przygotowuje, na taki psychologowie, takie zagrożenia? Psychologowie są, tak? W klubie, którzy pracują w Akademii. Mam zatrudnionych 3 psychologów i również w pierwszej drużynie jest zatrudniony psycholog, a więc na bieżąco wiemy, co z tymi chłopcami może się stać. I oni są prowadzeni bardzo, bardzo, bardzo dobrze przez tych ludzi, przez trenerów, którzy w pewien sposób pomagają im w codziennych ich problemach, ponieważ nie ukrywajmy, oni jeszcze nie przeszli przez żadną drużynę pierwszoligową czy drugoligową. Weszli do zespołu, który walczy o najwyższe cele i oni sobie świetnie radzą, więc myślę, że... Marek, powiedz mi jedną rzecz, bo mówisz, że świetnie sobie radzą. Masz rację, zgadzam się. Natomiast jest jedna rzecz. Ja ponad rok temu w Grodzisku byłem na meczu z GKP Gorzów i zapytałem się Tomka Kiełbowicza, jakiegoś fajnego młodego zawodnika, by się zastanawiał nad wypożyczeniem. I on powiedział, jest Wolski, jest super, rewelacja. Poszedłem do Jacka półtora roku temu. Zapytałem się Jacka Magiery. Ja sobie nie ma szans, on będzie grał. W tym samym momencie Götze w Borussii Dortmund był w tym samym punkcie. Teraz Götze jest gwiazdą, dostał szansę nie od razu. Kuba złapał kontuzję, on skoczył w jego miejsce i go nie wpuścił. Kuba do tej pory nie gra. Wolski rok temu, kiedy Cabral kopał się po głowie, tej szansy nie dostał. O to mam pretensje, dlaczego on już rok temu nie dostał tej szansy. Ja nie wiem, czy by udźwignął rok temu to. No właśnie może to, nie, to jest ale pytanie, to, czy by to udźwignął. Ale nie? Teraz psychologowie go przygotowują, Akademia go przygotowuje. Ale spokojnie, panowie, nie grzejmy się, nie róbmy z tych chłopaków już wielkich super piłkarzy, ponieważ ja jestem w tym klubie i jak ty, Maciek, też wiesz, było w Legii kilkunastu, którzy byli dwa razy lepsi od nich jeszcze, bo taki Marek Sadzanowicz, on powinien być zawodnikiem, debiutował w kadrze polskiej mającym chyba 17 lat. I gdzie dzisiaj jest? Nie poradził sobie. Także bardzo, bardzo spokojnie podchodzimy do tego tematu z tymi młodymi chłopakami. No każdy ma jakieś przemyślenia na temat Wolski.